Czy posiadacie w domu starego laptopa bądź komputer? Jeżeli tak, to zapewne wiecie, że czasy jego świetności minęły już dawno temu i jedyne co mu dzisiaj pozostaje to ciągle się zawieszać bądź wyrzucać blue screeny, a wam zbierać pieniądze na nowe części. Ale czy tak musi być? Czy nie możemy zrobić czegoś z tym komputerem, żeby stworzyć z niego lekką jednostkę do przeglądania internetu, oglądania filmów czy też pisania dokumentów? Otóż możemy i jeden z takich sposobów przedstawiłem wam już w pierwszej wersji tego filmu, ale że była ona troszeczkę bez sensu i chciałem także zawrzeć porady z komentarzy, to postanowiłem zrobić nową wersję. Tak więc dzisiaj, panie i panowie, przedstawiam wam tym sposobem ożywisz każdego laptopa wersja 2.0. A gościem dzisiejszego odcinka będzie HP Compaku 6710B, czyli laptop z procesorem Intel Core 2 Duo taktowanym na 2 GHz, 3 GB RAM-u, a także kartą graficzną Intel GMA X3100. Był to laptop moich rodziców, ale w ubiegłym roku postanowili kupić laptopa mojego brata, dlatego też tego laptopa całkowicie porzucili, więc postanowiłem sobie go przywłaszczyć. Oprócz tego, że miał rozwalony zawias, a także bateria trzymała 5 minut, to system, a także dysk był kompletnie zaśmiecony i zawalony wirusami, dlatego też postanowiłem coś z tym zrobić. Oczywiście mógłbym tutaj ponownie zainstalować Windowsa XP, ale niestety ten system od 2014 roku już nie posiada żadnego wsparcia, dlatego też nawet producenci przeglądarek internetowych już nie aktualizują wersji swoich przeglądarek na ten system. Dlatego też postanowiłem sięgnąć po coś innego. Mógłbym zainstalować tutaj Windowsa 7, ale bałem się, że ten laptop temu nie podoba, ponieważ na Windowsie XP już był na tyle wolny, dlatego też postanowiłem skorzystać z innego środowiska, jakim jest Linux. Linux jest systemem darmowym, rozprowadzanym na licencji GNU/GPL, dzięki czemu każdy legalnie może sobie go pobrać z internetu i zainstalować na swojej jednostce. Ma on naprawdę wiele dystrybucji, gdzie najpopularniejszymi są Ubuntu, Debian czy Mint, ale z racji tego, że mi potrzebny był lekki system, to postanowiłem poszukać lekkiego Linuxa i ostatecznie trafiłem na Linuxa zwanego Linux Lite, którego postanowiłem ostatecznie zainstalować. I tak, odpowiadając osobom w komentarzach z poprzedniego odcinka, przetestowałem Elementary OS. Na okres 2 tygodni zainstalowałem go właśnie na tym samym laptopie i moja opinia jest taka, jest to system beznadziejny, niestabilny i kompletnie nieprzyjazny nowym użytkownikom, którzy dopiero wchodzą w świat Linuxa, tak więc osobiście go nie polecam. Skoro wszystko już zostało wyjaśnione, to wydaje mi się, że możemy przejść do tego, jak takiego Linuxa na naszej jednostce zainstalować. Na początek potrzebujemy nośnika naszego systemu i tutaj polecam użyć pendrive'a. Później pobieramy program do tworzenia bootowalnego pendrive'a, jak na przykład Rufus. Wybieramy w opcjach naszego pendrive'a, później pod ikoną płytki wyszukujemy obraz systemu, który pobraliśmy ze strony danej dystrybucji Linuxa i klikamy Start. Po skończonym procesie wypalania wkładamy pendrive'a do naszego laptopa i musimy w opcji Boot Menu wybrać naszego pendrive'a jako nośnik systemu. U mnie wywołuje się ją przy pomocy F12, ale kombinacji jest tyle ile laptopów, więc musicie sprawdzić jak u was do tego menu się dostać. Kiedy już ukaże nam się menu Linuxa, wybieramy opcję uruchomienia systemu, która odpali system w trybie Live CD. Kiedy już system załaduje się na pulpicie, musimy dwukrotnie nacisnąć ikonę instalacji Linuxa i od tego momentu zaczyna się główny proces. Między dystrybucjami może się on lekko różnić, ale zazwyczaj wygląda to tak samo. Pierwsza karta to wybór języka, w jakim system ma być zainstalowany. Jeżeli laptop wykryje sieć Wi-Fi, to w następnej karcie będzie próbował się z nią połączyć. Dalej mamy opcję zainstalowania aktualizacji w trakcie instalacji systemu, a także instalację dodatkowego oprogramowania, takiego jak np. sterowniki. Później dostajemy wybór, jak chcemy umieścić Linuxa na dysku. Można to zrobić ręcznie, ale w moim przypadku system będzie jedyną rzeczą na tym dysku, więc oddaję instalacji całą powierzchnię. Zostaniemy jeszcze poproszeni o potwierdzenie naszych działań i po tym zacznie się instalacja, w międzyczasie której ustawić będziemy musieli jeszcze naszą lokalizację, układ klawiatury i nazwę, a także hasło, które w Linuxie jest wymagane, ale możemy wybrać opcję automatycznego logowania, więc tutaj martwić się nie trzeba. Teraz tylko czekać na wgranie plików i już na naszej jednostce mamy zainstalowanego Linuxa. Linux Lite posiada już swoje podstawowe oprogramowanie, dzięki któremu możemy oglądać filmy, pisać dokumenty, a także przeglądać internet bez instalowania żadnych dodatkowych programów, więc ten system wam w zupełności wystarczy. Ale co jeżeli nie chcecie Linuxa, nie chcecie się uczyć nowego systemu, albo po prostu chcecie zostać przy Windowsie, przy którym pracowaliście tyle lat? Otóż na to też jest sposób, ale będzie wymagał on malutkiej inwestycji. Tak więc panie i panowie, wyciągajcie portfele, ponieważ będziemy musieli zakupić dysk SSD. Z racji, że na tym laptopie nie planuję instalować niczego innego niż tylko system Linux, to pomyślałem, że zakupię po prostu używane SSD z OLX-a i nie chcę na to wydać więcej niż 100 zł.
No i po paru dniach znalazłem ofertę na drewo o pojemności 60 GB. Śmieszna sprawa, kiedy do mnie przyszedł, okazało się, że ten dysk jest zaplombowany, a kiedy włożyłem go do swojej Luoxy i sprawdziłem statystyki, okazało się, że on jest fabrycznie nowy. Widocznie szczęście do Elixa ponownie się do mnie uśmiecha. Ale tutaj zaznaczam, jeżeli kupujecie dysk i chcecie na nim postawić system, bądź po prostu chcecie na nim przechowywać swoje bardzo ważne dane, to nie wolno wam kupować używanych dysków, ani w ogóle żadnej używanej pamięci masowej, ponieważ w tym wypadku ryzyko utraty waszych danych jest bardzo, ale to bardzo duże. Dlatego też ja w żadnym wypadku tego nie polecam robić. Instalacja takiego dysku jest naprawdę prosta. Musimy znaleźć kieszeń, w której znajduje się nasz stary dysk, otworzyć ją, wykręcić stary dysk, zdjąć z niego specjalne sanki montażowe, założyć je na nowy dysk i z powrotem włożyć go do kieszeni. Nie chcę wam nic mówić, ale za taką usługę często sklepy komputerowe życzą sobie nawet 50 zł. Teraz już tylko wystarczy nam na nowym dysku zainstalować system i możemy przejść do porównania, jak długo system będzie się włączał na starym dysku twardym, a jak długo będzie się włączał na nowym dysku SSD. W dyskach był zainstalowany dokładnie ten sam system i jak widzicie na porównaniu, różnica między czasami butowania jest ogromna. Jest na tyle ogromna, że za pierwszym razem, kiedy chciałem sam sprawdzić, ile laptop się będzie włączał, to nie zdążyłem tego zrobić, ponieważ nie zdążyłem odpalić apki w telefonie ze stoperem, co mnie bardzo zszokowało. I szczerze powiedziawszy, ten laptop jest o wiele szybszy niż nawet wtedy, kiedy był kupowany właśnie w 2010 roku. Ale skąd ta moja pewność, pewnie zapytacie? Otóż od zarania dziejów w laptopach problemem nie był procesor, ani RAM, a właśnie dyski twarde. Ponieważ dyski twarde najczęściej są właśnie tym wąskim gardłem, przez co na przestrzeni lat nasz laptop potrafi naprawdę mocno zamulić. Więc jeżeli tylko możecie troszeczkę wydać na swojego laptopa i w niego zainwestować, to jak najbardziej jako pierwsze ulepszenie polecam wymianę dysku na dysk SSD. Ale jeżeli nie chcecie nawet inwestować w swojego laptopa, to jak najbardziej opcja z Linuxem też jest bardzo dobra i postawi na nogi niejedną jednostkę. Oczywiście w tym materiale nie zawarłem także dwóch ważnych aspektów, takich jak wymiana pasty przewodzącej procesora, czy też oczyszczanie laptopa z kurzu, ale zakładam, że te sposoby będą używały także osoby, które posiadają gwarancję i nowe laptopy. Dlatego też, jeżeli będziecie chcieli się dostać do procesora, żeby wymienić pastę przewodzącą, to w tym przypadku stracicie gwarancję momentalnie, dlatego też robicie to na własną odpowiedzialność. I to tyle ode mnie. Pamiętajcie o moich socjalkach. Snapchat i Instagram zawsze są, zawsze aktualizowane i zawsze żywe. Tymczasem my widzimy się przy okazji kolejnych odcinków i kolejnych tematów. Tak więc trzymajcie się i na razie.